Gościem Boxing News Konrad Dąbrowski. Witaj, Konrad. Cześć. W takim razie zacznijmy od tego. Walka chyba dosyć łatwa jak dla Ciebie, co prawda po dłuższej przerwie. Rywal chyba adekwatny do tej przerwy. Powiedz, jak według Ciebie przebiegła ta walka? No widzieliśmy, że było chyba raczej łatwo, nie oszukujmy. No tak jak to ująłeś, rywal był jaki był, doświadczony przede wszystkim, także chodziło o to, żeby rywal był taki, a nie inny. Cóż, walka przebiegła, no, po mojej myśli, chciałem pokazać przede wszystkim oczko i fajny boks, to nad czym trenowałem przez ostatnie te 10 miesięcy. Troszkę zabrakło sparingów, bo zrobiłem tylko dwa, także ta walka mi dość nietypowo wskoczyła, bo na 10 dni przed się dowiedziałem, więc w miarę możliwości wskoczyłem na mocny trening. Nawet mogę zdradzić, że dzisiaj mamy sobotę, w czwartek zrobiłem ostatni sparing czterorundowy, także podszedłem do tej walki przede wszystkim jak do sparingu. Z naszej perspektywy wyglądało to tak, że tak na dobrą sprawę walkę mogłeś skończyć już w pierwszej rundzie. Było kilka takich momentów podczas walki, ale chyba chciałeś ten pełen dystans przeboksować i rywala przetrzymać, żeby trochę, tak jak mówić, zrobić taki bardziej otwarty sparing. W drugiej rundzie nabawiłem się kontuzji lewej ręki, także myślę, że gdybym był przygotowany pierwsze, chociaż 10% bardziej do tego pojedynku, to wygrałbym ją przed czasem bez żadnego problemu. No dzisiaj też mogłem wygrać walkę przed czasem, ale nie o to chodzi, chciałem się pokazać po dłuższej przerwie publiczności z jak najlepszej strony. Przede wszystkim również celowo opuszczałem ręce, aby ten pojedynek wyglądał fajnie, nonszalancko, i to był doświadczony rywal, także przy moim opuszczaniu rąk wiedziałem, że może mnie trafić. No ale cóż, o to chodziło, to jest boks, chciałem dać przede wszystkim fajne widowisko, no i na tym najbardziej mi zależało. Ale co się stało z ręką? Coś poważniejszego, czy...? Nie wiem, ciężko mi ocenić, bo mam ją jeszcze w bandażu. Trafiłem lewym prostym właśnie z opuszczonej ręki, potem drugi lewy wyskoczył, trafiłem centralnie w głowę, no i coś mi, kurczę, strzeliło w kostkach, także no będę wiedział, jak zakończę dzisiejszy dzień. Czyli trochę pecha kolejny raz, bo pauzowałeś, wróciłeś i co, mam nadzieję, że teraz już ta kariera ruszy z rozpędu. Jakie dalsze plany? Tak, dalsze plany, 20 czerwca wracam na ring, nie wiem dokładnie gdzie i kiedy, nie będę tego jeszcze zdradzał, tak usłyszałem od promotora. Czy pech? Nie nazwa tego pechem, ponieważ no, taka kontuzja to nie kontuzja. Specjalnie nie leciałem na rywale jak wariat, żeby właśnie sobie nie nabawić się tej głupiej kontuzji. No, przede wszystkim pokazałem, jak powinna pracować prawa ręka. Powiedz, na razie te walki, które miałeś, były takie łatwiejsze, wiadomo, na rozruszanie tej kariery, ale czy to już jest ten czas, w którym chciałbyś sobie powiedzieć, że chciałbyś się sprawdzić z kimś lepszym, żeby to już poszło do przodu, żeby zrobić ten większy krok? Znaczy tak, naturalnie, no, taka jest naturalna kolej rzeczy. Jestem młodym zawodnikiem, skończyłem dopiero parę dni temu, 21 lat, także mam jeszcze kupę czasu przed sobą. To był mój 7 pojedynek, więc wiadomo, też nie będę boksował po jak na wariata 7 walk w roku, no bo zdajemy sobie sprawę, że w przeciągu 3 lat ja będę nadal młodym zawodnikiem, aczkolwiek rozbitym, no bo chcąc nie chcąc te walki robią robotę. Na pewno będzie lepszy przeciwnik w czerwcu, dużo lepszy. No i na pewno nie będą to 4 rundy, teraz miało być 6, tylko że ze względu na te 10 dni dowiedziałem się, wskoczyłem na 4 rundy, no i uznałem, że warto zaboksować w Legionowie. Jeżeli to nie tajemnica, może zdradzisz, to opiekuje się Twoją karierą, bo jesteś zawodnikiem grupy Dąbrowski, Team, jak to miałeś ujęte, ale jak to wygląda tak już bardziej szczegółowo, czy coś możesz zdradzić na ten temat? Tak, naturalnie. Moim promotorem od początku mojej drogi zawodowej jest Krzysztof Wasbarski, z którym zresztą znam się od najmłodszych lat, bo już w momencie, kiedy mój tata trenował Alberta Sosnowskiego, to już wtedy mieliśmy dobry kontakt koleżeński, także no, cały czas nad moją karierą czuwa Krzysztof Zbarski i, no i pod jego opieką cały czas jestem. Oprócz boksu jesteś też komentatorem walk bokserskich, jakbyś mógł powiedzieć kilka zdań na ten temat. Skąd się to wzięło? To chyba już się sam domyślam, Krzysztof Zbarski, ale jak ci się czujesz podczas tego zajęcia? Znaczy tak, pamiętam dokładnie pierwszą walkę, pierwszą galę, którą komentowałem z Piotrkiem Motem, także wtedy no dość sztywno, tak? Pytałem się Piotrka cały czas, jak to wyglądało, no bo nigdy tego nie robiłem, bo było to już chyba z rok czy półtora roku temu, a teraz odnajduję się w tym bardzo dobrze. Krzysztof uznał, że to będzie dobry pomysł dla mnie, ponieważ jestem młodym zawodnikiem, a wiem, bardzo mało zawodników, praktycznie nie ma młodych zawodników, którzy są w stanie komentować walki bokserskie, no bo nie jest to taka prosta sprawa, jak sam się o tym przekonałem, aczkolwiek daje mi wiele nauki, bo naprawdę na naszym Fight Clubie jest wiele ciekawych pojedynków i mogę podpatrzeć różne patenty różnych zawodników. Dzięki za rozmowę i powodzenia. Dziękuję.